naszych oczach. Toczy się jeszcze jedna bitwa. Przed 20 mówiłem, że dwie. O kapłaństwo i o Eucharystię. Kapłaństwo legło. Pan Bóg, służyliśmy przy stacji trzeciej, powiedział: znikną z powierzchni, moi drodzy kapłani. Mogę tu się zacząć. W modlitwie nowennowej mamy piorunującą modlitwę. Bóg nam ją podyktował. Była stacja siódma, już znajdę. Każe nam się modlić, pomyślcie, tak po chłopsku, jak Kościół musiał wpienić Boga, założyciela, mistycznego Kościoła, aby, moi drodzy, tak się kazać modlić. Pomoże znaleźć uszykę, szukam, wróciłem od tego, nie widzę, a rozważanie jest na już, przepraszam. W tym rozważaniu, Bóg mówi, kiedy wysycha łaska Pańska na ziemi, bo wysychają jej źródła, zbliża się godzina prawdy na całej ziemi. Wysychają źródła. Te źródła mogli tylko otwierać kapłani. Rozpracowano kapłanów, tak ukształtowano, że zamiast załatwiać trudne sytuacje w konfesjonale, wszystkich wysyłają do psychiatry. Z 90% chorób ludzkich, fizycznych i duchowych kapłan jest w stanie od razu zrobić pomoc. Jeśli ktoś przychodzi do spowiedzi co 2 tygodnie, też go wysyłają do psychiatryka. Boją się konfesjonalu, boją się szanowania sakramentów świętych, bo nie wierzą. Dlatego kapłaństwo w wymiarze globalnym na ziemi dzieci legło. A to, co jest, Bóg chce wyciąć z powierzchni ziemi. Bo zabrano się do wyciszenia i wybetonowania ostatniego źródła łaski, jaką jest, moi drodzy, Eucharystia. Kto potrafi słuchać, patrzeć, ten potrafi odczytywać znaki kanału ludzkości, znaki czasu próby i pokuty i nawrócenia. Bo pomsta Pańska jest rozwieszona jako niebo nad ziemią i całym obszarem zamieszkałem przez ludzkość. Jeśli ofiara, którą dałem ziemi, dla zadośćuczynienia za moje grzechy, ofiara dla złagodzenia mojego gniewu, ofiara dla zjednania mojej łaski ustaje wraz z nią miłosierdzie moje na ziemi. W Kościele Polskim już zrobiono wszystko. Odwrócono ołtarze, rozerwano ołtarz z samym na górę. Wprowadzono świecki do prezbiterium. Wszyscy rodzają komunię świętą. Lada moment będą ogłoszone diakonisy. Kobiety rozdają komunię świętą. Został im jeszcze jeden kazus. Konsekracja. Bo na ziemi polskiej tu i
się jeszcze dokonuje się ofiara przysięgnej, kiedy kapłan nie zmienia słów konsekracji. Wielu na wszystkich. Więc na gwałt wymyślają kongresy eucharystyczne i piszą książki. Wielu to nie zawsze nie wszyscy. Dzieci na naszych oczach przy wystawionym sanktyzmu chcą wygasić najświętszą ofiarę, żeby księża zamieniali te słowa. Gdy te słowa słyszysz, pamiętaj na przysięgę, zjadłaś tylko kawał chleba pszennego. Nie było tak Pana Jezusa. Diabeł wściekł się i moi drodzy, uderza niesłychanie w kosy, żeby nie ustała ofiara przysiętej. Pan zachęca nas. Moi drodzy, przepaszcie się więc i pokutujcie, bo kiedy wasz boski orędownik zamilknie, a pusta kapłanów zwiętną zapanuje chaos. Wszystkie narody wypią jak mleko i nie będzie już gdzie szukać Boga. Dlatego Bóg błaga, ogłoście mnie czas postu na całej ziemi, czas pokuty i nawrócenia, bo godzina grozy jest bliska. Ojcze Wszechmogący, zmiłuj się nad nami grzesznym i czystym.
swoim miłosierdziu udzielił grzesznemu łaski pokuty i posłów, aby miłą Ci ofiarą wybłagał zachowanie na święcie ofiary Twojego Syna w mojej Ojczyźnie Polsce. Mowa rzeczywiście ze mną, mówili mi, że nam nie ma tych grzesznych. Ja mówię, dzieci, ale jest kapłaństwo jest zamknięte naturalne. Kapłaństwo jest pierwsze. Nikt mi tego nie może zabrać. Gadali się ludziom, że Kościół jest zmienny, a Kościół przez wieki jest niezmienny, pierwszy, ponadczasowy, mistyczny, nadchodzony. A oni to mówią, że Kościół to Pan Wojtko. Ja to mówię, że jak Pan jest, to wierzę, rozumiecie. On do Was mówi, że Bóg sprawia, że inni, bo są różne od tego reszły. Ty wiecie, co jest Bóg, wiecie. Gdzie on Kościół to robi? Dzieci, Kościół to nie Pan Wojtko. Kościół to Bóg, mistyczna natura, prawo, tradycja i święta, a później idą kołki i ludzie do tego, na szóstym miejscu. To oni mówią, że mamy być wyczki posłuszni, łamią pewnie zasad. Będzie pewnie tu, że moi drodzy takiego samego Boga mają muzułmanie, takiego samego mają buddyści i katolicy. A nieraz nie mówi o Jezusie. Widzicie czemu? Żeby wyznać Eucharystię. Matka Boża dwa razy mu upomniała publicznie, raz na moich oczach, jak byłem w Guadalupe, wypuścili go do tego zgodarzu, jak tam wężą kosztów. Drugi raz wężą przez to, że to dobra Matki Boże. Zmusiła go na prawa. Te jak całuje bankieru przy życiu lub ukręgnie, nie boją go prawa. A ja przy Sankcie Symon nie może się zegnąć. Dziś to rozumiem, bo wymyślili z wyższym braterstwem ludzkości, że będą lansowali Boga Stwórcę, bo to wszystkim pasuje. Stworzył kropka, ty wygodni, nawet zróbcie, co chcecie. A Pan Jezus jest niewygodny, on nie mówi rób ta cukra. Ja jestem drogą i prawdą. Dlatego w tej modlitwie Bóg nas prosi, żebyśmy pokutowali, aby ta ziemia zachowała najświętszą ofiarę. Będziecie szukać kościołów, gdzie jest sprawowana prawdziwa ofiara bez zmiany słów konsekracji. Uważnie słuchajcie. Idźcie, upominajcie księdza. Ksiądz jest mordercą. Jeśli zmienia, to jest bezczęściciel, rozumiecie? Tak go Bóg nazywa. On potoczną święcenia, żeby kościół szczerł, a nie tworzył nowe. Sojuszu Watykańskim pierwszym. Mówi jasno, jeśli papież nie broni kościoła, nie szczerze dalej, a zmienia, jesteśmy zwolnieni od posłuszeństwa. Bo zadaniem papieża jest bronić kościoła, szczerć i pokazywać drogę. A pastor nam pokazał drogę do Abu Dhabi, Arabii Saudyjskiej. Tam wybudowali trzy świątynie i mówią, że tam jest zbawienie. Pocieszę Was. Byłem w zeszłym roku na jesieni w Fatimie, a byłem w Meksyku na rozkaz Boga, aby modlić się o nawrócenie islamizmu. Bóg zapytał się, czy chcesz takiego cudu, jaki dokonała Matka Boża w 1531 roku, nawróciła całe imperium Asenu. Nabawiony w tego wydarzenia poświęciłem i zamówiłem specjalnie w Meksyku i na placu Golumby Dzwon. Pozwolono mi, nie wiedzieli, że starczy wszystkie ceremonie. 3 miesiące był aresztowany. Właśnie nie kolejne kolega. Ale dzieci jest na pustyni. Jeśli Was tu nie będzie, będę po Warszawie chodził z mahometanami i katolikami. A oni się Wami zajmą bardzo fajnie. Narzekamy, boimy się islamitów w Europie Zachodniej, a może one właśnie przybyły na głos cienku pustelni niepokalanów. Każdy, kto tam przybywa, uderzając 3 razy w rąk, otrzymuje przywilej wyproszenia łaski do nawrócenia się islamitów. Jeśli będę miał gwarancję po zapisach, że będzie nas nadbiło na tej procesji 2000 ludzi,
ściągnę z wieży swą i on pójdzie po ulicach Warszawy, będzie bez szczepienia. Ale dla takiej garstki jesteście wykonani dla mnie. Ale to zbyt mało, by poruszyć 2,5 miliarda Islamików. Bóg daje nadzieję i to się wszystko wypełni. Niech kapłani, prosi Bóg w tej modlitwie, nas przepaszą się i podniosą ramę i ogłoszą głos czyste. Niech Chrystus Król zapanuje nad tą ziemią czyste, ale oni to nie chcą. Ale Bóg i tak wnika. Bo już na dzwonie improwizacyjnym mamy napisane parę cyfr. I to na pewno się dokona w tym 10-leciu. Mamy 24. I wielu do życia. Wy jeszcze nie rozumiecie, co to znaczy jutrzejszy dzień nie będzie, dzisiejszy dzień nie będzie już podobny do jutrzejszego. Sprawy nad Polską wziął już Jezus Król. Niech Chrystus Król zapanuje nad tą ziemią, aby rozproszyć czekających na Niego na śmierć ofiarę. Tu już kapłani będą mi oczy wykrywali. A teraz słuchajcie, bracia kapłańskie. O co każe się mi Bóg w modlitwie stwierdzili? Niech znikną z powierzchni bezcześniciele najświętszej ofiary Syna Bożego. Czyli wszyscy, którzy prowadzili jako rozstawę. Szatarzy, czyli świnie niekoniczne. Kobiety nie wstają. Ci, co rodzają, to nie siedzą. To są bezcześniciele ofiary przyjęte, bo oni znakę Pana Boga perfekcyjnie znają. I ci, którzy bezrozumnie przyczyniają się do upadku, ogromna miłość dla Panu, dla nas to Pana. Po prostu nic nie rozumie i wbrew prawu spontanicznie wprowadzają zwyczaje. Coraz to cisza od Pana, zwyczaje bliskiej Kościoła. Wy tu obecni jesteście wyrzutem sumienia. Dla tych, którzy są bezcześcicielami najświętszej ofiary, którzy bezrozumnie przyczyniają upadku. Dalej prosimy Boga, zachowaj łaskę Twojemu ludowi i odbieraj nam świętego Ducha Twego. Niech Twoja najświętsza ofiara nie ustanie w tym narodzie i wyjedna mu ocalenie. Dzielnie mamy łaskę, dwie dusze święto, miałem jedną, bo w zeszłym roku zrobimy Pana pod namiotem, no skoro miasto nam, państwo nam daje czas, no to sobie możemy rozwijać, zgodnie z Wami, bo nie piszę w końcu, że nie mogę tańczyć, no ci dali na ręki, żeby się wolno i mieli zgodę, bo wy nie dzielicie wobec nas, bo mamy podobne zapatrywania, a Panu w końcu i wtedy, a to jest muzyka antenowa. Nie chcą wojny na miło w Polsce. Miałem powiedzieć dla dzieci, pójść, aż męskiego, żeby to wojny tatarskie mam wyciszyć. Nie puściłem tą muzykę, żeby ta tatarska bo dla mnie tam same tatary i odpędzącą w Polsce, kiedy widzą jak nie wiedza. Wiem, że tym kazaniem uruchom wielu będę sądzony za słowo bezcześniciele, za słowo bezrozumne. Bo jak można powiedzieć rozumny, ten trąb powiedzieć rozsądny, nie kupię panny, które nie wie o nigdy, to nie rozsądne. Jakie nie rozsądne? Kupię. Jak można mówić o niewierzący, że jest niewierzący, bo jest wolny? Właśnie durny, po prostu durny, bo tylko kurwa nie wierzy. Pan Jezus kiedy rozmawiał o apostołów, mówił jasno, świat jest skończone, nie wierzycie w zmartwychwstanie. Który chciał modlić, zatwardzone serca, ale w Boże mam ducha, dlatego ja błagam Boga,
Tu chcę podziękować niektórym, bo miałem trzy osoby, które bardzo szukały za obrazem Matki Bożej, którą z Państwa jedni mógł zabrać. Miło się mi to mówiło. To Pana na Pana też patrzyłem tutaj.